Geneza symbolu pierwiastka nie jest do końca jasna. Niektórzy twierdzą, że pochodzi od pierwszej litery słowa oznaczającego po arabsku korzeń. W Europie pierwiastki najpierw oznaczano wielką literą R. Znak, którego używamy dzisiaj, wprowadził niemiecki matematyk Christoph Rudolf w 1525 roku. Na pewno do tej pory spotkałeś się z pierwiastkami nie raz. Ile wynosi pierwiastek z 36? To oczywiście 6, ponieważ 6 do kwadratu daje nam właśnie 36. Inny przykład pierwiastka? Bardzo proszę. Ile wynosi pierwiastek ze 144? To oczywiście 12, ponieważ 12 do kwadratu daje nam 144. O liczbach, które znajdują się pod pierwiastkiem, mówimy, że są to liczby podpierwiastkowe. W naszym przypadku było to 36 oraz 144. Zauważ, że najczęściej mówiąc potocznie o pierwiastkach, mamy na myśli pierwiastki kwadratowe, albo inaczej mówiąc, pierwiastki drugiego stopnia. Czy znasz jakieś inne rodzaje pierwiastków? Powinieneś znać pierwiastki sześcienne. Ile wynosi pierwiastek sześcienny z 27? To 3. Ponieważ 3 do sześcianu albo 3 do potęgi trzeciej to 27. A pierwiastek trzeciego stopnia ze 125? To 5, ponieważ 5 do sześcianu to 125. Pierwiastki sześcienne to inaczej mówiąc pierwiastki trzeciego stopnia. Jakie są tutaj liczby podpierwiastkowe? Tutaj liczbą podpierwiastkową jest 27 a tutaj 125. Zwróć uwagę na to, jak różni się notacja pierwiastka kwadratowego od pierwiastka sześciennego. Tutaj dodaliśmy trójkę. To oznacza, że tę liczbę należy podnieść do trzeciej potęgi, aby otrzymać liczbę podpierwiastkową. Teoretycznie możesz się zastanawiać, dlaczego nie piszemy tutaj dwójki? Tak się po prostu przyjęło. Kolokwialnie mówiąc o pierwiastku, mamy na myśli pierwiastek kwadratowy. Wspominałem też wcześniej, że pierwiastek kwadratowy to inaczej pierwiastek drugiego stopnia, a pierwiastek sześcienny pierwiastek trzeciego stopnia. Czy możemy mieć pierwiastki innych stopni? Zaraz się o tym przekonamy. Skupmy się na kolejnych potęgach dwójki. 2 do kwadratu to oczywiście 4. W takim razie możemy powiedzieć, że pierwiastek drugiego stopnia albo pierwiastek kwadratowy, albo po prostu pierwiastek z 4 równa się 2. 2 do sześcianu to 8. Więc pierwiastek trzeciego stopnia z 8 Albo pierwiastek sześcienny z 8 to 2. Jaką mamy kolejną potęgę dwójki? Zwiększamy wykładnik o 1. 2 do 4 to oczywiście 16. W jaki sposób z 16 otrzymać 2? Bierzemy pierwiastek czwartego stopnia, ponieważ 2 do 4 to 16. Na pierwiastek czwartego stopnia nie mamy już zwyczajowej nazwy. Tak jak na pierwiastek kwadratowy czy pierwiastek sześcienny. Zwiększmy wykładnik o jeden raz jeszcze. Będziemy mieć 2 do 5 czyli 32. Jaki powinien być stopień pierwiastka, aby z 32 otrzymać dwójkę. 5. Zapisujemy to w ten sposób. Analogicznie jest z pierwiastkami innych stopni. Jeżeli 2 do 10 to jest 1024, to pierwiastek 10 stopnia z 1024 to 2. Zauważ, że stopnie pierwiastka zapisujemy tutaj. Pierwiastek stopnia 10, pierwiastek stopnia piątego, stopnia 4, stopnia trzeciego, stopnia drugiego, o czym mówiliśmy, dwójki tutaj nie zapisujemy. Możemy ogólnie zapisać, że jeżeli b podniesione do n tej potęgi jest równe a, to pierwiastek stopnia n z liczby a jest równy b. Dobrze, zauważ, że do tej pory Wszędzie pod pierwiastki mieliśmy liczby dodatnie, i jako odpowiedź mieliśmy również liczby dodatnie. Podnosiliśmy również jedynie liczby dodatnie do pewnej potęgi. Możemy podnosić do potęgi również liczby ujemne, np. minus 2. Minus 2 do kwadratu to 4. Minus 2 do sześcianu to minus 8. Minus 2 do potęgi czwartej to 16. Do potęgi piątej minus 32 i do potęgi 10 1024. A czy możemy pierwiastkować liczby ujemne? Zauważ, że potęgi parzyste 2 i minus 2 są takie same. Otrzymujemy 4, 16 oraz 1024. Natomiast potęgi nieparzyste 3 stopnia oraz 5 stopnia mają inny znak. 2 do 3 to 8, a minus 2 do 3 to minus 8. Natomiast 2 do 5 to 32, a minus 2 do 5 to minus 32. No dobrze. To ile wyniesie pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8? To minus 2, ponieważ minus 2 do potęgi 3 daje nam minus 8. Tak samo pierwiastek 5 stopnia z minus 32 również daje nam minus 2, ponieważ minus 2 do potęgi 5 daje nam minus 32. W takim razie, czy możemy policzyć pierwiastek z minus 4, pierwiastek 4 stopnia z minus 16 i pierwiastek 10 stopnia z minus 1024? Nie. Mogłoby się wydawać, że również to będzie minus 2. Ale minus 2 do kwadratu daje nam 4, a nie minus 4. Tak samo minus 2 do czwartej daje nam 16, a nie minus 16, i tak dalej, minus 2 do 10 daje 1024, a nie minus 1024. Zapamiętaj, że jeżeli mamy potęgę parzystego stopnia, drugą, czwartą, dziesiątą i tak dalej. To nie istnieją pierwiastki z liczb ujemnych parzystego stopnia. Pierwiastek z minus -4, minus -16 czy minus -1024. Natomiast jeżeli mamy potęgi stopnia nieparzystego, 3, 5 itd., to mamy też pierwiastki z liczb ujemnych tych stopni, stopnia 3 i stopnia 5. Pomimo, że zarówno 2, jak i minus -2 do potęgi 4 daje nam 16, to pierwiastek z 4 stopnia z 16 to 2. Po prostu umawiamy się, że pierwiastek parzystego stopnia nie może dać nam wyniku ujemnego. Zajmiemy się teraz działaniami na pierwiastkach. Ile to pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 9? Możemy po prostu powiedzieć, że pierwiastek z 4 to 2 a pierwiastek z 9 to 3 a 2 razy 3 daje nam 6. Ale możemy to również zrobić w inny sposób. Jeżeli liczymy iloczyn pierwiastków takiego samego stopnia a mamy tu pierwiastek drugiego stopnia to możemy powiedzieć, że iloczyn pierwiastków jest równy pierwiastkowi z iloczynu liczb podpierwiastkowych. Czyli to mnożenie wstawiamy pod znak pierwiastka. 4 razy 9 to 36, a pierwiastek z 36 to 6. Otrzymujemy taki sam wynik. Jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych praw działań na pierwiastkach. Pierwiastek A razy pierwiastek z B jest równy pierwiastkowi z A razy B. Ważne jest, aby te pierwiastki były takiego samego stopnia. Spójrz na ten przykład. Mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 21. Nie możemy wykorzystać tej metody. Ani 3, ani 7, ani 21 nie są kwadratami liczby naturalnej, ale możemy wykorzystać ten sposób. Wpisujemy wszystko pod znak pierwiastka i otrzymujemy pierwiastek z 3 razy 7 razy 21. 3 razy 7 to 21, a 21 razy 21 to 21 do kwadratu. Ile wynosi pierwiastek z 21 do kwadratu? Oczywiście to 21. Wykorzystując to prawo mogliśmy obliczyć wartość tego wyrażenia. A co w przypadku dzielenia? I co jeżeli mamy inny stopień niż drugi? Ile to pierwiastek trzeciego stopnia z 27 przez pierwiastek trzeciego stopnia z 8? To jest równe 3, a to jest równe 2. Otrzymujemy 3 drugie. Zauważ, że mamy dwa pierwiastki takiego samego stopnia. Trzeciego stopnia. Możemy, tak jak poprzednio, włączyć działanie pod znak pierwiastka. Tym razem będzie to dzielenie. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 27 przez pierwiastek trzeciego stopnia z 8, to inaczej pierwiastek trzeciego stopnia z 27 przez 8 albo z 27 ósmych. A tutaj ładnie widać, że jest to 3 drugie. A teraz zatrzymaj film. I spróbuj samodzielnie wyznaczyć wartość tego wyrażenia. Następnie włącz im ponownie i porównaj swój wynik z moim. Możemy zauważyć, że w liczniku i w mianowniku mamy iloczyny pierwiastków czwartego stopnia. To możemy zapisać w taki sposób. 8 razy 10 to oczywiście 80, a 20 razy 1 druga to 10. Teraz możemy zauważyć, że dzielimy przez siebie pierwiastki takich samych stopni. To możemy zapisać pod jednym symbolem pierwiastka. Ostatecznie otrzymujemy pierwiastek czwartego stopnia z 8 razy pierwiastek z 2. Zauważ, że pierwiastka z 2 i pierwiastka czwartego stopnia z 8 już nie możemy wymnożyć, ponieważ są różnych stopni. A na koniec ostatnie zadanie. Ile to pierwiastek z 25 minus pierwiastek z 16? Zatrzymaj film i odpowiedź samodzielnie. Ile ci wyszło? Czy włączyłeś może pod znak pierwiastka, uzyskałeś pierwiastek z 9 i wyszło ci 3? To bardzo niedobrze. Nigdy, przenigdy nie można tak robić. Włączać pod znak pierwiastka można tylko przy mnożeniu i dzieleniu. Zauważ, że pierwiastek z 25 to po prostu 5, pierwiastek z 16 to 4, a 5 -4 to 1, a nie 3. Zapamiętaj to. Pierwiastek N tego stopnia z liczby A. Odpowiada na pytanie, jaką liczbę należy podnieść do n tej potęgi, aby otrzymać a. Dla pierwiastków wyższych stopni działają analogiczne wzory, jak dla pierwiastków kwadratowych. Zobaczyłeś właśnie film z playlisty o potęgach i pierwiastkach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie Pistacja Matematyka.